Teraz ja. Co to? Coś wybuchające z wybuchającym mózgiem. A pokazałeś te fasolki w ogóle do kamery wcześniej? Tak. Tu jest instrukcja, proszę. To jest dla ciebie. To wygląda jak śmietnik. Kuma, na pewno. Nuclear strike. Bomba atomowa, coś takiego. Patrzcie, mamy mini kosz na śmieci. Patrzcie, jakie to jest słodkie. I tutaj mamy takie czarne cosie. Czyli można powiedzieć, że odpalić i wysypać tam, nie? Wsypiemy je do tego kosza na śmieci. I mamy cały śmietnik przy mnie. No. Proszę, do kolekcji. Ładnie pachnie. Czy masz ochotę zjeść coś z mojego kosza na śmieci? Tak, bierzemy sobie. Ale bierzesz jedno takie? Taki sklejony nawet jest. Biały się coś. Kieszelki? To jest guma. Chyba miało być kwaśne. Chyba większej ilości weźmiesz. Nie wiem, ja już jak zobaczyłam ten kosz na śmieci, to czuję wszystkie śmieci w gębie. No niby kwaśny, ale dużej ilości będzie dopiero. Ale nie jest jakiś tam... Nie. Mocno kwaśny, da się zjeść. Jeżeli ma to zjeść może, to jest naprawdę coś innego, że nie jest, to jest złe. Bo ma to jest bardzo delikatne. Ty połknęłeś tą gumę znowu? Tak. Tego się nie połyka. Ciasteczka. Z durianem. Będzie śmierdzieć cała chata. Czy nie wiem, będzie tego. Co? Może zostawimy te ciasteczka na koniec z durianem. No dobra, to na koniec. Znaczy, odłóż na bok tam. I teraz jest kolejne. Z brzegu. Kalibo? No. Chyba z Lukrecją. Takie Haribo. No, Lukrecja. Widzę czarne. To już musimy spróbować. Szpany. Daj, proszę, to ładnie. Jacek ma milion słodyczy w kuchni, a po tym odcinku będzie miał kolejny milion, więc pewnie pojedzie z plecakiem słodyczy do pracy. Ja to zarzucam. A czemu sobie wziąć taki? To jest też wezmę taki. Gitarę. Dla twarda żelka. Dla mnie już wszystkie te rzeczy są podejrzane, nawet te żelki. Czyli tam reszta żelek jest normalna, tylko te żelki są, nie? Ale na widowni lubią Lukrecję, więc będą jedli żelki. Masz jeszcze? No to zmiana zawsze bawi, nie? Dla oczyszczenia kupów smakowych zjedliśmy sobie po żelce. No. To byłam ja, teraz ty. Nie wiem, czy coś tam jeszcze jest. Na pewno ostre. Orzechy. Z limonką. 10 dolców. No. Ostre orzechy. 10 dolców aż kosztują, czy 10 centów? No, 3-9 dolców, nie wiem. Ostre orzechy, czyli coś, co Jacek lubi i nie lubi. Ostre lubi, orzech nie lubi. No nie bardzo. No pachną ładnie orzechami. Rzeczywiście. Proszę. Dziękuję. Tylko poczekaj z jedzeniem. Czemu wziąć taką połówkę? Cały weź taki. Skąd miałem wiedzieć, że będzie połówka? No to może z powrotem. Masz, poczęstuj widownię orzeszkiem. Proszę. O Jezu, jakie ostre! Słodka, nie ostra. Ale zjadłam. Nie mam. Ale ostre. Okłamanie tutaj. Mama, ostre, nie? Widzisz? A on mówi, że nie jest ostre. Nie. Picia szuka. Dobra. Następne to ty. Się udusza. No. No czekaj, jeszcze mam czuję tego orzecha. Zobacz, mam oczy czerwone, łzy mi naleciały. Nie rób tak. Ja zawsze losuję jakieś dziwne rzeczy. Tym razem mamy tutaj jakąś bombę atomową, jakiś ten. Znowu bomba atomowa jakaś. Pali. No co, chciałeś wyzwanie, to jest. Tylko zepsułam otwarcie. Aha. Albo tak miało być.
Kolejne jakieś gumy. Do polecenia. Widownia chce gumę? Są dwa spaki, patrz. Są dwa? No, widzę pod spodem, że jest czerwony. To weź czerwony, daj mi zielony, bo ten pewnie jest mocniejszy. Otworzyłem, masz powrotem. A jeszcze niebieski jest. A więc teraz próbujemy. Jest taki biały w środku. Mój jest żółty. Są żółty. Klei się. No, szczęka nie może kleić się. No, cały jest zaklejony, nie mogę go wydostać. Jaki szachot nie skleił to. Chyba go złapał udami. O nie, przykleił mi się do spodni. To się strasznie klei. Muszę wziąć kolejny. To weź inny. Jaki żal. Jacek, jaki żal. No, żal. No, końcu. Nie poczekał na mnie i teraz mi powie, co to jest. I ja już nie będę chciała tego jeść. Nie mówię. Patrzę na minę. Znowu pralka. Jakie kwaśne. Mhm. A inaczej kwaśne są te. Mhm. Jest cukier chyba jest. O Jezus. Jakie kwaśne. Mówię wam, moi drodzy. I co, miałaś wybuch tak jak po tym obrazku? Tak, wybuch łez. Już mi łzy z kącików lecą. Popatrzcie teraz, tak? Teraz byłam ja. Pamiętaj, że jeszcze twój durian czeka i będziesz musiał to zjeść. Tyle rzeczy zjadłaś już. Zrzuciłeś papierek. Tyle rzeczy zjadłaś. Tyle rzeczy zjadłaś. No wszystko, oprócz tych ryb przecież miałam w buzi. Ty tylko te dwóch nie miałaś. Dobra. No, Jacek też coś dziwnego wylosował. Pokaż do kamery. Kaczka. A wiesz, że jeszcze mnie pali ten orzeszek? Nie, co jest. Możesz otworzyć. Na pewno coś kwaśnego. A to z kiedy w środku już nie jest ostry. Tak samo tamten. I tam jest jakiś płyn w środku. Tak? No tak. Wygląda to okropnie. I jest obślizgłe. To jest lizak z ostrą posypką. Aha. Idę wam pokazać bliżej. Patrzcie, tu jest taka posypka. To jest ten lizak. Więc Jacek, czyli honory domu, spróbuj pierwszy. Ja mogę tak dotknąć. To pierwsze, mam cukierka jeszcze. Ostry czy nie? Mhm. Ja tylko zobacz. O! To pij. Dam ci moją szklankę, jak chcesz. Zobaczcie, czy to widać. Jak jej język zamoczyłam, to mi odpada. To by była w proszku... Tylko tyle. Albo ostra papryka, albo chili. Chili chyba. Tak, chili. Ale parze. To będzie chili na pewno. Bo czuję z daleka. Ślina wszędzie mi leci. No i sprawdzimy sobie, co to jest. A tu działasz taki mały gryz, a tu jest. Widzę. Jacek weźmie cały do buzi. Ja idę po jogurt. Mata się już musi ratować. Mam danonka. Powiem ci, lekko to dotknąłem, może bardziej, nic znam to. Zobacz, no. Ja tu wszędzie rozsypałam, tylko do oczu nie wkładaj. Dobrze, to jest ostre. Nawet. Jest mega ostre. Jaka przyprawa, to jest dobre nawet w ogóle. Mata już tutaj poległa, bo ja już, która się przywróciła już. Ale... Najgorsze jest to, że ja to tutaj rozsypałam, a ktoś potem sypalce do oka wsadzi i straci oko. To się umyje tu stół. Tak się jak trzeba docenić Matę, że się poświęciła dla was specjalnie, że widziała taką ostrą rzecz i nie znęcała. Tam już nic nie ma? Nie. To jest jedna rzecz. To bierz. A to gdzieś tam rzuć. Czekaj, muszę mojego donosić. Jeszcze tam to jest, nie? A jeszcze durian. Truskawkowe kulki, tylko ciekawe, czy będą kwaśne, czy będą ostre. No truskawkowe. Zobacz, co wygląda jest. Tak.
Gdzie mi to picie zabrały? Aha, czy to też będzie ostry? Nie wiem. W ogóle rakułka dużo bez sensu. Jak na razie jest dobre, mamy takie łami szczęki. To będzie guma polonowa. Nie będzie ostre. Na szczęście. No i to się rozpuści, 3 lata miną. Przecież my to będziemy siedzieć i jeść pół godziny. 1 hour later. O, zrobiłem w końcu. Ja nie, i co jest w środku? Guma. Kwaśne? To co, to tak dorzucili? Po długim lizaniu w buzi udało się przebić mi, a Marcie jeszcze nie. Jak ty zębami odkręcasz lakier do paznokci, to ja się nie dziwię, że ty to przegryzłeś. No. Dobra, został nam niestety durian. Zostały nam ciasteczka z durianem. Najbardziej śmierdzącym owocem na świecie. Uwaga, zasmrodzimy całe mieszkanie. O Jezus! Nie chcę z tego wąchać. No puść. Daj mamie powąchać. Poczęstuj mamę ciasteczkiem. Jezu. To jest dla tych, co chyba na masochiści, ja tutaj jedzą. Na pół może to zrobimy. Nie przesadzimy całe. Ewentualnie to tylko śmierdzi, a pewnie smakuje. Albo nie smakuje. Już to z daleka. Z kilometra wręcz. Nie mogę tego przełamać. Ręce mi śmierdzą. Masz ten mniejszy. No i hop. No. To śmierdzi? Przybiję na 6. Jak benzyna? Jak mieli szybko, nie mogę! To nie ma smaku. Ja nie chcę tego próbować. Ja rezygnuję z tego punkta. Ja jestem słaba. Masz, zjedz jeszcze to. No. Chyba jednak ma smak. Nie ma smaku. Tylko czyste ciasto. Ciastko. Ja... bezpiecznie. Wolę nie ryzykować. A więc to wszystko, co mieliśmy w dzisiejszym boksie. Jacek wygrał ten challenge, zjadł więcej rzeczy niż ja, no ale tego mogłam się spodziewać, ponieważ ja pewnych granic tak, jedzeniowych nie przełamam. Tylko trzech rzeczy nie zjadłaś. Trzech rzeczy nie zjadłam. Ryb, rybopodobnych i duriana. Żelki są całkiem spoko. A więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Spotykamy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, TikToku i Instagramie. Oczywiście nie zapominajcie o przycisku subskrypcji, który jest tam na dole. I o zostawieniu łapki w górę, jeśli podobają wam się takie filmy. No. A więc do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Hello.